Cześć kochani, witajcie w środę. Ostatnio trochę u nas cicho i na Instagramie, i na YouTubie, ale zaraz Wam opowiem dlaczego. Po pierwsze, wydarzyło się kilka rzeczy przez ostatni tydzień, także dzisiaj Wam to wszystko opowiem, co właśnie się u nas wydarzyło, ale przede wszystkim pokażę Wam, w jakich my warunkach teraz żyjemy. Generalnie wymyśliliśmy sobie, że posprzątamy całe mieszkanie, ale tak doszczętnie, generalnie wielkie, wielkie sprzątanie. Wyrzuciliśmy z wszystkich szaf, naprawdę, z wszystkich szaf, z całych naszych 120 metrów wszystko i wybieraliśmy na nowo, gdzie co będzie, ale przede wszystkim przeglądaliśmy te rzeczy, które będą do śmieci, które będą na sprzedaż, które będą do oddania, a które rzeczywiście używamy i które zostaną. I powiem Wam, że tak zostaliśmy wychowani i taką też politykę stosują nasze rodziny, że to się jeszcze przyda, a tego nie wyrzucaj, bo to się do czegoś jeszcze przyda i to. I mieliśmy naprawdę 80% rzeczy takich właśnie nie wyrzucaj, bo to się jeszcze przyda, a mieszkamy tutaj 3 lata i przez 3 lata się nie przydało. A to były nawet rzeczy takie, które ja miałam, jak mieszkałam jeszcze z mamą przed studiami, później mieliśmy je w Szczecinie, później na wynajmowanym mieszkaniu, więc tak naprawdę niektóre rzeczy przez 10 lat nie były używane, a były właśnie tylko po to, bo a nuż się jeszcze przydadzą, więc lepiej zachować. Więc zawaliliśmy ogólnie śmietniki, bo z tego co widzę, to większość naszych sąsiadów sprząta, bo dużo ludzi właśnie wyrzuca takie śmieci nietypowo domowe, tylko jakieś tam takie, jak my, różne takie rzeczy, jak to nazwać, niedomowe, codziennego użytku, o, niech będzie, chociaż to nie są rzeczy codziennego użytku. To jednak my wygrywamy w tej konkurencji. My wyrzuciliśmy najwięcej, zawaliliśmy najwięcej śmietników, a pomimo tego jeszcze mamy połowę domu, którą będziemy wystawiać na sprzedaż. No i oczywiście, jeżeli się uda sprzedać, zobaczymy, co z tego będzie. Być może te rzeczy też pójdą do oddania albo pójdą do śmieci. Zobaczymy. Zaczniemy od początku. Tutaj w końcu przejrzałam moją szafkę i tu są wszystkie leki, które były w szafce, a już ich nie używam, bo już są odstawione. Tu są igły dziewiątki, igły piątki, jak brałam Prolutex. I tutaj znalazłam właśnie woreczki na wymioty, takie powiedzmy turystyczne i kwas foliowy. Z jakiejś konferencji kiedyś musiałam, bo to jest próbka na tydzień i dwie jedynki. Mam koleżankę, która jest w ciąży, także dostanie prezent. Ponieważ ja jestem wyposażona w kwas foliowy, już jakby do końca ciąży sobie kupiłam, a ona po prostu dostanie teraz ten. Tutaj jest tak pusto teraz, bo tutaj wcześniej leżały nasze skrzynki z rzeczami ślubnymi, które czekają na naszych znajomych, bo już są jakby im przeznaczone. No i były tu różne rzeczy takie, wiecie, a to jakieś perfumy, to jakaś gumka do włosów, takie sobie leżały. A teraz tu jest pusto, więc coś tutaj będzie trzeba pomyśleć. Znalazłam mojego Mi Banda. Znalazłam dwie ładowarki do niego i moją kartę szpitalną, wiecie, żeby odbić się, jak przychodzę do pracy. I znaleźliśmy telefon, który miałam poprzednio, także moja mama dostanie nowy telefon, bo ma stary. No i tutaj w garderobie jest na razie najgorzej. Tutaj jest właśnie kupa rzeczy, które pójdą na sprzedaż, które trzeba obfotografować. A tam już jest wszystko ładnie ułożone, zostało tylko rzeczywiście to, co używamy. Tam są moje torebki, a tam są Marcela plecaki. Może zapalę, o, będzie lepiej widać. Ogólnie jest brudno, bo na razie, tak jak mówię, wyrzuciliśmy wszystko i tak naprawdę sprzątamy od piątku. Dzisiaj jest środa, także prawie równy tydzień. A będziemy teraz sprzątać właśnie, typu myć łazienki, myć podłogi, ścierać kurze, a na razie zajęliśmy się rzeczami. Tutaj po drodze, w korytarzu jest jeszcze najgorzej w domu, bo już w innych pomieszczeniach są ogarnięte. Tutaj czeka karton z rzeczami letnimi, które były odłożone tamtego lata. No i wydaje mi się, że większość tych rzeczy jednak będzie gdzieś tam do oddania, do sprzedania, bo raczej będą na nas za małe. Tutaj też jest mnóstwo rzeczy. Tutaj są dwa worki ze śmieciami.
One czekają, aż mój mąż wróci z pracy i będzie je tam znosił na dół, wynosił. Ja nie będę tego nosić. Tutaj czeka torba dla mojej mamy przygotowana, czeka ławeczka, która jeszcze nie wiemy, kupiliśmy ją kiedyś w Lidlu. Do niczego nam nigdy nie pasowała, ale po prostu potrzebowaliśmy ławeczki do przedpokoju i wpadło na taką. No i ona pójdzie, ona jest w ogóle nieużywana, pójdzie albo na sprzedaż, albo właśnie do śmieci. Tutaj posprzątaliśmy w pralni i tu jestem po prostu dumna z siebie. I chciałabym powiedzieć, że to nie jest papier kupiony w ostatnich dniach, żeby nie było, że jesteśmy jednym z tych ludzi, którzy wykupili cały papier toaletowy. Po prostu zawsze mamy takie zapasy. Tutaj właśnie ułożyliśmy środki czystości, tu są takie spreje, tu są do podłóg, tam są baniaki, także naprawdę jestem dumna z tego, jak to wygląda. Oczywiście prania jest pełno, bo co chwilę znajdują się jakieś nowe rzeczy do prania, ale bardzo mi się teraz w naszej pralni podoba. Tutaj będzie w przyszłości, to takiej bardzo niedalekiej przyszłości, pokój dziecięcy. Tu jeszcze na podłodze leżą rzeczy, ale to naprawdę nie jest to, co było. Tutaj są trzy szafy i te szafy były takie, wiecie, po prostu wrzucaliśmy coś i to były takie składownie wszystkiego. Teraz ta szafa jest szafą mojego męża. Tu jeszcze nie ma za dużo zagospodarowane. Na razie są buty, których nie nosi na co dzień i tutaj znosimy całą elektronikę, jakieś kable, nie kable, narzędzia. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Później w ogóle powiem Wam, że nasz dom, nie wiem czy u Was też tak to jest, był pełen kabli. To są po prostu kable i kable i jeszcze raz kable. To jest moja szafa i w mojej szafie jest jedyna kurtka zimowa, którą postanowiłam zostawić. Reszta pójdzie do śmieci albo na sprzedaż. Tutaj jest część butów ułożonych, część poszła do czyszczenia, znaczy do torby, która będzie oddana do czyszczenia. Tu jest część butów i tutaj są buty zimowe. Powiem Wam, że najśmieszniejsze, miałam dwie pary emu, które teraz na ciążę byłyby idealne, a po prostu przez to, że były gdzieś, to nawet zapomniałam, że je miałam. Więc niestety, ale myślę, że na bieganie za wózkiem bliźniaczym też będą idealne. A tu jest taka nasza szafa turystyczna. Tu przełożyliśmy nasze dwie. Tutaj są moje mundurki, a tutaj są zimowe rzeczy i obok leżą jeszcze zimowe rzeczy, które są do dołożenia do tego worka, ale na razie nie rozpakowywaliśmy, bo wydaje nam się, że jeszcze coś może się gdzieś odnaleźć. Tutaj jest materac, który znaleźliśmy, o którym zapomnieliśmy o istnieniu i dwa materace, które kupiliśmy w tamtym roku. Karton z rzeczami, które, no górskimi, takimi wiecie, jakieś tam termo rzeczy i tak dalej i z rzeczami na Woodstock. I tutaj jeszcze rzeczy na Woodstock leżą i czekają, żeby je zapakować właśnie do tego dolnego kartonu, ale żeby 10 tysięcy razy tego nie podnosić, to po prostu zbieramy je na razie tu. Jest koci transporter, są nasze kurtki trekkingowe i powiem Wam, że tutaj jest nereczka z Woodstocku i w tej nereczce było 150 zł. Tak po prostu były pieniądze, była stówa, dwudziestka i jakieś tam piątki, także naprawdę owocne sprzątanie. Tutaj już są szaliki i czapki, jeszcze tylko nie wiemy, gdzie to ostatecznie będzie. Tu są trampki, których mi właśnie strasznie szkoda, bo to moje konwersy, ale no już swoje przeszły, więc nie nadają się, żeby komuś oddać, ale nie wiem, czy chcę je zostawić, więc jeszcze przemyślę tą sprawę. Tutaj są moje identyfikatory ze wszystkich konferencji i inne takie, powiedzmy, wspomnienia. I tego nie będę wyrzucać, muszę ogarnąć jakieś takie miejsce, gdzie to będę trzymać, o tak jak widzicie, kolejny kabel leży tam. Tutaj ogarnęliśmy, to były moje kolczyki, gumki. W ogóle nie wiem, czy wy słyszycie, jak ja się męczę. O Boże, ciąża taka piękna. Gumki to było właśnie kolczyki, tu już zostało wszystko to, co rzeczywiście używam. No i tutaj szafa dziecięca, też ostatecznie ogarnięta, bo nie, w niej też było wszystko. Jak wiecie, za dużo na razie nie mamy. Mamy te trzy pary śpioszków, tutaj są przyczepione do smoczków te od mojej koleżanki, żeby się nie zgubiły. No i tutaj leży reszta z tych kompletów. Skarpetki, które nam zostały, jak informowaliśmy rodzinę, że jestem w ciąży. No i tutaj teraz nowy nabytek, cztery body z Lidla. Ale to pokażę Wam później. Nic więcej na razie nie mamy. Pytacie o wyprawkę, więc
Na razie tak wygląda wyprawka. Tutaj jest moja tablica z literkami, także wszystko będzie w jednym miejscu, a tu jest wielki kosz z moimi wszystkimi włóczkami, z szydełkami, tylko jeszcze nie wiem, gdzie on będzie, ale już jest, już czeka. Tutaj też część kosmetyków wyrzuciłam, no i zostaje po prostu jeszcze podjąć decyzję, to jest taki puch, bo jak robię maskotki na szydełku, czy inne rzeczy, które trzeba wypchać, to potrzebuję właśnie tu gdzieś, on jest otwarty, to wam może pokażę, o, taki puszek. I nie wiem, gdzie to jeszcze będzie. Jeszcze pomyślimy. Tu są jeszcze puste właśnie kartony, które na coś będą przeznaczone. Zobaczymy. O, tutaj jeszcze rzeczy do kwiatów. Nie ma jeszcze miejsca na rzeczy do kwiatów. Do tej pory były w pralni. Tutaj leży wszystko do zniesienia na dół, więc mój mąż wróci, będzie znosił. To jest nasz pokój gościnny, w którym aktualnie suszy się też pranie. I tutaj właśnie będą nasze skrzynki z wesela, które czekają na naszych znajomych. Jeszcze może tak być, że damy to do rodziców na strych, ale na razie czekają tutaj. A tu są nasze pamiątki z wesela. Tu są wszystkie kartki, które dostaliśmy, a tutaj takie, wiecie, jakieś tam podwiązki, wianki, welony i tak dalej. Nie wchodzimy tutaj. No i to tyle, jeżeli chodzi o pomieszczenia u góry. Ale najgorzej jest na dole, bo na dole właśnie wszystko znosimy. Ale i tak naprawdę jest milion razy lepiej niż było z początku. Tu trzymamy herbaty. Wszystko już sobie ułożyliśmy. Tutaj mamy leki. Też wyrzuciliśmy wszystkie leki, które miały pokończoną datę ważności. Wiecie, po prostu leżały. Na stole jest wszystko, które czeka do wyniesienia. Na klatce mamy taką szafę, bo nie mamy piwnicy i w tej szafie po prostu trzymamy rzeczy właśnie typu choinka, jakieś świąteczne. Tutaj znaleźliśmy, zobaczcie, ile takich torebek na prezenty, także na pewno najbliższe święta nie będziemy kupować torebek. Choinka jest do wyniesienia właśnie do szafy. Tu też gdzieś jest karton ze świątecznymi rzeczami. O tutaj. No i to wszystko czeka sobie, aż mój mąż wróci z pracy i będziemy działać z tym dalej. Tu są jeszcze rzeczy, które nie wiadomo, co się z nimi stanie. Kilka torebeczek. No, a kuchnia na razie i salon wyglądają normalnie, nie pasują do reszty domu. Ale dzisiaj jeszcze pójdzie kuchnia, ponieważ w tej szafce tutaj, o tu, trzymam takie rzeczy do pieczenia. I to jest w ogóle dla mnie jest mega ciężko stamtąd wyjąć, więc te rzeczy do pieczenia będą w tamtej szafce, która już jest opróżniona. Ale nie wiemy, co jeszcze będzie w tej szafce. Więc ogólnie kuchnia, większość szafek jest ok, bo tam są talerze, kubki, ale są dwie takie szafki, właśnie ta nad lodówką i ta tutaj narożna, które są, ta górna narożna, które jest Armagedon. I też trzeba tam przejrzeć, zobaczyć, co tam jest, bo to są właśnie te z tych szafek, które zawierają wszystko i po prostu nie wiem, gdzie włożyć, to wrzucam do tej szafki. I w ogóle najbardziej dumna to jestem z balkonu, bo przystrzygliśmy po raz pierwszy nasze drzewka. To są albo cyprysy, albo tuje. Albo jeden jest cyprys, drugi tują, nie pamiętam. I właśnie zrobiliśmy takie ładne kuleczki. Nalaliśmy im odżywki, nawozu. Także jest super, ta jest w ogóle piękna. Takie kuleczki porobiliśmy. Tylko niestety jest zimno. Krzesła były postawione tu z boku, bo myślałam sobie właśnie, że pranie postawimy na balkon, szybko wyschnie, będzie super, a zrobiło się 5 stopni. Więc czekamy, aż z powrotem będzie po 20 i będzie można korzystać z tego balkonu. Na razie nie można. No i co? Właśnie w takich warunkach teraz mieszkamy. Zaraz znajdę jakieś w miarę czyste miejsce w domu, to opowiem Wam jeszcze. Okej, spotykamy się w jedynym czystym fragmencie naszego domu. I to jest właśnie pierwszy powód, dlaczego ostatnio mnie nie ma na YouTubie, ponieważ bardzo ciężko znaleźć mi czas i bardzo ciężko znaleźć mi miejsce, żeby dla Was nagrywać. Ponieważ tylko jak mój mąż wraca z pracy, to przeglądamy te wszystkie rzeczy, on wynosi, pakujemy do toreb. Ja sama
tylko po prostu przeglądam, ale nie chodzę po piętrach, góra, dół, nie noszę tego wszystkiego, ewentualnie usiądę sobie, wiecie, i przeglądam ciuchy, które do czegoś się nadają, do czego nie, ale najwięcej robimy tak naprawdę, jak zjemy obiad i siadamy wtedy do tego wszystkiego, do godziny 20, 21 działamy i później idziemy spać. Ja rano wstaję, robię co mam robić i zaczynamy na nowo. I dlatego właśnie ostatnio nie nagrywałam dla Was, mimo że mam plan na 2 filmy, z czego tak naprawdę jeden film, a jedną serię. I mam już wszystko zaplanowane, widzę to już w mojej głowie, tylko po prostu potrzebuję jeszcze kilku dni, żeby skończyć ogarnąć to mieszkanie i wracam z powrotem. Po pierwsze chcę nagrać dla Was film o moim zawodzie, bo już prosiłyście mnie o to kilka razy i ostatnio jak był film, to właśnie też na tym czacie na żywo prosiłyście, więc opowiem Wam, jak to się stało, że jestem położną, co tak właściwie robi położna, na czym polega ten zawód i ogólnie co, czym ja się zajmuję, czym się zajmują inne położne, ogólnie właśnie o moim zawodzie. I serię filmów, które będzie się nazywało Szkoła Rodzenia z BMM, która ze Szkołą Rodzenia będzie miała bardzo mało wspólnego, ponieważ pominiemy wiele tematów, które w Szkole Rodzenia są i uważam, że po pierwsze nie mam kompetencji, żeby wypowiadać się na ten temat, jak na przykład ćwiczenia, które powinien prowadzić fizjoterapeuta czy inne tego typu rzeczy, ale rzeczy, o których wiem, to postaram się Wam opowiedzieć, postaram się Wam w przystępny sposób wytłumaczyć, jak właśnie wygląda przyjęcie do szpitala, czego się możecie spodziewać w trakcie porodu, jak wyglądają pierwsze godziny po porodzie, czym się różnią te pierwsze godziny od pierwszej, od drugiej doby na przykład. I tak postaram się Wam to wszystko w jakiś przystępny sposób właśnie przybliżyć, opowiedzieć, bo wiem, że teraz wiele szkół rodzenia odwołało swoje zajęcia. Moja szkoła prowadzi zajęcia online, ale wiem, że nie jest to jakby, nie wszystkie takie rozwiązanie wybrały. I myślę, że poczujecie się lepiej, bezpieczniej, jeżeli właśnie sobie wyobrazicie, jak to właśnie wygląda. Opowiemy o wyprawce, o tym, co jest takie niezbędne, żeby zabrać do szpitala, chociaż tak naprawdę to wszystko zależy od konkretnego szpitala, ale tak mniej więcej Wam powiem, jak się przygotować na te 2-3 doby, które standardowo leży się po porodzie lub po cięciu cesarskim. I taki właśnie cykl filmów zaplanowałam dla Was, ale no po prostu musimy do końca ogarnąć ten dom i po weekendzie na pewno widzimy się już w pierwszej części. I myślę, że taki film będzie wychodził raz, dwa razy w tygodniu, to jeszcze ustalimy. No i zobaczę, jak Wam się będzie podobać taka seria. Dzisiaj mamy 20 tydzień i 4 dzień i ja od tygodnia czuję już ruchy kropków. Pierwszy raz poczułam w czwartek, w tamtym tygodniu, to było 19 plus 5 i to był kropek lewy i mogę to porównać właśnie do tych pękających bąbelków, o których wszyscy opowiadają w internecie, że tak jakby rybka odbiła się od ściany akwarium, albo właśnie pęknął bąbelek bardzo delikatnie, ale jak położy się rękę, to na ręce też się to odczuwa. I wydaje mi się, że tak raz dziennie, no maksymalnie do 3 razy dziennie czuję właśnie taki bąbelek, zazwyczaj jak leżę wieczorem. Zauważyłam, że jak położę się na lewym albo na prawym boku, to jak leżę na lewym, to ten, który jest zgnieciony, to właśnie kopie, albo jak leżę na prawym, to ten, który jest właśnie pod spodem i drugi braciszek go gniecie, to też właśnie się rusza. To się zmieniło, jeżeli chodzi o ciążę i ja jestem dzięki temu spokojniejsza, bo naprawdę tak 3 do 3 razy dziennie dają znać, że są, że jest wszystko ok, że mają się dobrze i właśnie dzięki temu ja też wiem, że jest wszystko ok, że są po prostu, nie muszę się martwić, że tu mnie coś zabolało, a może to coś znaczy. Później w sobotę właśnie zaczęliśmy to nasze sprzątanie i od razu mówię, że ja naprawdę się nie przeciążałam, więc mi się wydaje, że to był zbieg okoliczności. Ale poczułam takie skurcze Braxtona Hicksa. To są skurcze, które występują od 20 tygodnia ciąży. Macica przygotowuje się do porodu i te skurcze są całkowicie fizjologiczne. Tylko, że one nie przechodziły.
i wzięłam gorący prysznic, i wzięłam nospę, i wzięłam magnez, położyłam się w łóżku i mijały 3 godziny, a skurcze były cały czas i to nawet tak, że musiałam czasem taki głębszy oddech wziąć. A jak chciałam nabrać powietrza, tak wiecie, dużo powietrza w płuca, to nie mogłam nabrać. No i stwierdziłam, że no nie ma co czekać, jest godzina 19, jedziemy do szpitala zobaczyć, czy jest wszystko w porządku. I w szpitalu niestety podjęli decyzję, żeby zostawić mnie. Mimo tego, że moja szyjka ma prawie 5 cm długości. Jak dojechałam do szpitala, to w KTG już skurcze się nie pisały, ja już przestałam je odczuwać. Wydaje mi się, że te wszystkie leki się skumulowały i po prostu przeszły. I było wiadomo, że tak naprawdę są to te skurcze Braxtona Hicksa, ale wydaje mi się, że no, ciąża po in vitro, ciąża bliźniacza, wolą dmuchać na zimne i lekarz podjął decyzję, że zostanę na obserwacji, zobaczymy, czy te skurcze nie wrócą. W szpitalu brałam wyłącznie leki doustne, które same przejmuję, czyli Duphaston, Lutein, dodatkowo dołożyli mi nospę. I nawet nie miałam wykonywanego KTG, bo jestem we wczesnej ciąży, gdzie jeszcze na KTG jest za szybko, więc po prostu leżałam w łóżku sama na sali, bo było bardzo mało pacjentek. Nikt nie mógł mnie odwiedzić. Oczywiście ja jestem w tej lepszej sytuacji, że mam znajomych, którzy pracują w szpitalu, więc po prostu koleżanka przyszła z oddziału obok i to było zbawienie, że mogła przyjść Martynka i ze mną posiedzieć. Ale ani mąż nie mógł przyjść, zapakował mi to, co mu podyktowałam, ale no zapomniał klapek, więc nawet nie miałam klapek, żeby jak szłam do toalety, to szłam w skarpetkach, więc ciężko naprawdę. Ale można by to wszystko znieść, jeżeli byłby sens, żebym ja tam leżała. A ja po prostu leżałam i brałam leki, które mogłabym brać w domu. Więc przyszłam o 19, spędziłam noc w szpitalu, na drugi dzień była wizyta o 10 i mówię do lekarza, że bardzo, bardzo bym chciała iść do domu, bo nic się nie dzieje, skurcze więcej nie wystąpiły, biorę leki doustne, mogę brać je w domu i bardzo bym chciała wrócić. I lekarz powiedział, że nie jest w stanie przegadać moich argumentów, mam rację, więc on jeszcze przeanalizuje dokumenty, moją całą dokumentację, zbada mnie i wtedy podejmie decyzję. No i już wiedziałam, że skoro tak powiedział, to znaczy, że raczej wychodzę. Za 2 godzinki wziął mnie znowu na USG, jeszcze raz zbadał szyjkę, porozmawiał ze mną, pytał się, czy mamy właśnie zaplanowane USG połówkowe. Powiedziałam, że tak, powiedział, że jest bardzo ważne, że jeżeli by je odwołali, to jest klinika w Szczecinie, do której możemy pojechać, gdzie na pewno nam wykonają. No i wypisał mnie do domku, więc tak naprawdę byłam w szpitalu od godziny 19 do godziny 11, 10. Wiem, że powiecie, że no przecież wszystko dla dobra dzieci, ale to nie było dla dobra dzieci, bo ja o wiele lepiej czułabym się w domu, bo tam ciężko mi się spało, ja mam straszną zgagę, to łóżko było za płaskie, świeciło światło od helikoptera w okno, no ogólnie wiecie, wszystko źle i tragicznie. Więc bardzo się cieszę, że mój pobyt trwał tak krótko. Ale teraz jeszcze bardziej się pilnuję, żeby nie robić za dużo kilometrów po schodach, żeby właśnie niczego nie dźwigać, nie łazić, tylko raczej jak przeglądamy rzeczy, to ja sobie siedzę i po prostu patrzę, że to na sprzedaż, to do śmieci, a to zostawiam. I naprawdę dlatego to nasze sprzątanie się tak przeciąga, bo ja po prostu sama się tego nie tykam, tylko czekam na Marcelę. Pokażę Wam jeszcze te body z Lidla. Wzięliśmy większe, bo zewsząd słyszę, że trzeba kupować dla dzieci większe ubranka. I trochę żałuję, bo tak naprawdę rozmawiałam z mamami bliźniaków, rozmawiałam z mamami wcześniaków i mówią, że rozmiar 50 na przykład nosiły do 3 miesiąca. No ale wiecie, no większe się nie zmarnują, tylko po prostu będą na później. Więc takie body z pieskami i to są wszystko rozmiar 62. I ja sama na to patrzę, to powiem Wam, że mało było takich dzieci w szpitalu normalnego rozmiaru, żeby weszły w to, a co dopiero w nasze wcześniaczki. Drugie jest granatowe i drugi komplet, gdzie jest błękitne z pieskami i biało-błękitne. Więcej już nie będziemy kupować ciuszków takich większych, bo myślę, że to bardzo dużo czasu minie, zanim kropki je założą.
Więc myślę, że jednak przystaniemy na tych 50-kach. Nie mówię, że 42, 48, ale myślę, że 50-ki to będzie właśnie ten rozmiar, który będziemy na razie kupować. Więcej z wyprawki na razie nie mamy. Na razie zrobiłam sobie listę wszystkiego, takich must have rzeczy, które będziemy kupować. Zrobimy taki jeden duży film i pokażę Wam, co mamy. Na razie nie mamy tego za dużo, bo no, nie możemy chodzić po sklepach, możemy tylko patrzeć w internecie, a też mi się wydaje, że no jest jeszcze mnóstwo czasu, żeby zamawiać, a jesteśmy jeszcze przed remontem, więc po co ma to wszystko stać, kurzyć się, no bez sensu, tak? Remont pokoju mamy zaplanowany po świętach. Jak wiecie, będzie to pokój w stylu Harry'ego Pottera. Nasz znajomy zobowiązał się, że zrobi nam taki fajny mural na ścianie i właśnie powiedział, że ma czas po świętach, więc myślałam, że troszkę później się tym zajmiemy, ale jednak szybciej. No i to tyle, kochani. Ja wracam do przeglądania rzeczy. Ten karton tam u góry na mnie czeka z ciuchami, żeby zobaczyć, co się do czego nadaje. Na pewno widzimy się w tym ciągu filmów o szkole rodzenia w przyszłym tygodniu. W międzyczasie właśnie nagram ten film o położnej i jak ogarniemy nasze mieszkanie, to pokażę Wam, jak to wygląda właśnie, jak już wszystko jest, ma swoje miejsce i wszystko jest posprzątane. Kochani, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie i do zobaczenia niedługo. Na razie, cześć!